Cześć! W dzisiejszym odcinku krótki poradnik na temat przygotowania ciasta na trufelki lub do przygotowania takich lizaków, które się stają coraz modniejsze i wiem, że ich szukacie, tak żebyście nie musieli szukać w konkretnych przepisach. Ciasto na lizaki jest bardzo proste, możecie tutaj modyfikować zarówno smak czekolady, jak i smak ciastek i od tego jakby zmienia się smak gotowych trufelków, czy też lizaczków. Ja zachęcam Was do przygotowania, a różne pomysły na dekoracje znajdziecie oczywiście na www.kotlet.tv. Najpierw kruszę ciastka. Ja wybrałam ciastka maślane. Ciastka możecie pokruszyć dłońmi lub umieszczając ciastka w woreczku i uderzając w to tłuczkiem, albo w siekaczce czy malakserze. Ciastka przekładam do miski i dodaję do tego serek, to może być twarożek, może być serek homogenizowany, naturalny lub waniliowy. Dodaję do tego również czekoladę, taką jaką wybierzecie. Jeżeli macie ochotę barwić czekoladę, to oczywiście należy wybrać czekoladę białą. Czekoladę oczywiście trzeba roztopić w kąpieli wodnej, aby się nie zważyła. Dodaję do tego aromat lub cukier z wanilią i to wszystko mieszam. Masa może wydać Wam się dość lepka, ale właśnie taka ma być. Wtedy lizaczki będą najlepsze. Całość ugniatam i odstawiam na 5 minut, aby ciasteczka lekko nasiąkły wilgocią. Teraz formuję kuleczki. Ja formuję kuleczki wielkości orzecha włoskiego. Układam je na tacy lub talerzu i przygotowuję patyczki do lizaczków. Każdy patyczek zanurzam w czekoladzie i wbijam w kuleczkę. Dzięki temu patyczki będą dobrze się trzymać. I tak przygotowane bazę lizaczkową chowam do lodówki przynajmniej na kwadrans, aby po prostu to mocowanie dobrze zastygło. I teraz wszystko zależy już od Waszej wyobraźni. Po pierwsze, jeżeli macie białą czekoladę, możecie ją zabarwić, ale tutaj uprzedzam, że najlepsze są barwniki, które są rozpuszczalne w tłuszczu, tylko takie Wam nie zważą czekolady. Do rozpuszczonej czekolady polecam dodać łyżeczkę oleju, dzięki temu ta polewa lepiej ścieka z lizaczków. I teraz każdy lizaczek kolejno zanurzam w tak przygotowanej czekoladzie, obtaczam i wbijam w podstawkę. Może to być podstawka ze styropianu lub z tektury. Dalej to już tylko kwestia wyobraźni, jak udekorujecie takie lizaczki. Pomysły na dekoracje oczywiście znajdziecie na www.kotlet.tv.